Ja myślę, że nie jest przypadkiem i nie mówię tylko dlatego, że akurat my rozmawiamy o Grzegorzewskiej i mamy w tym jakiś interes, jesteśmy związani z uczelnią, ale w jej biografii, w okresie przedwojennym, w trakcie wojny w szczególności, kiedy była, działała no, w strukturach i Armii Krajowej, i w Żegocie, tak. I przecież tajnym nauczaniem się zajmowała. Przecież znana była taka historia, że ona szła po ulicy i zobaczyła jakąś młodą Żydówkę i pozwoliła tej Żydówce ze sobą iść, żeby ją uratować. Zaprosiła ją jakby do tego i uratowała ją. I pomocą Żydom bardzo się zajmowała, bardzo dużo pomagała i miała potem dużo takich kontaktów. Ale to też jakby jest kolejny dowód na to, że była człowiekiem niepatrzącym na własne tak. wygody. Wspomnieliśmy, że pisała, pracowała naukowo podczas okupacji. Tak. Może to była jakaś rodzaj autoterapii też. No i pracowała w szkole specjalnej. Pracowała w szkole specjalnej. Tak. Pracowała w szkole specjalnej i bardzo, że tak powiem, no, ciężki dla niej to był czas. Tak jak dla wszystkich Polaków. Czas okupacji był bardzo ciężki, a potem po wojnie, kiedy straciła cały swój majątek, to bardzo jej mieszkanie było skromne. Jej cały dorobek, taki materialny, splonął w czasie powstania warszawskiego na Ursynowskiej. Tak jest. I dwie książki, tak, rękopisy. O nauczycielu wychowawcy, pedagogiczna, tak bardzo jest. Wartościowa książka. W listach do młodego nauczyciela tylko echa tego echa. Są. Tak. I psychologia niewidomych, ona jeździła przecież do Francji, żeby zebrać materiały do drugiego tomu. Do drugiego tomu. O dziwo, pierwszy tom psychologii niewidomych dotąd jest aktualny. Tak jest, z lat 30. Tak, tyle się zmieniło w psychologii. A miała jednak ten wielki talent, tą wielką intuicję. Wiemy, że instytut też przedwojenny, który mieścił się w okolicy dzisiejszego mostu księcia Józefa Poniatowskiego, tak. przy ulicy 3 Maja, został zbombardowany, zniszczony. Tak. I straciliśmy laboratorium, wyposażenie, księgozbiór. Trzeba było wszystko robić od nowa. Tak, ale trochę mebli zostało przechowanych wieży kościoła świętego Jakuba na placu Nartowicza. O właśnie. Tak, i potem stąd można było wycofać te meble instytutu dawne. Jak czyta się, że już 15 maja, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, czyli właściwie tydzień po zakończeniu wojny, już abstrahując, co to było 8 maja czy 9 maja, że ona już jest w ministerstwie, już puka do drzwi i chce odtworzyć instytut i zapada decyzja na tak. No, ona miała też wsparcie wielkie profesora Radwana. Wiemy, że przez pierwsze 3 lata instytut mieścił się, że tak powiem, kątem w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Smulikowskiego, a dopiero 48 rok to jest, i ulica Spiska 16. My jesteśmy akurat przy Szczęśliwickiej 40, a to jest budynek z roku 58 na 59. Tak. Czyli to jest taki budynek, kto z Państwa tutaj był na Szczęśliwickiej, to wie, że on z zewnątrz przypomina, mówię o budynku A, równoległym do Szczęśliwickiej, taką tysiąclatkę z lat 50. i 60. Ja tu właśnie studiowałam. Tak, tutaj. Bo tutaj był Instytut Pedagogiki Specjalnej, który ja znam. Tak. Przypomnijmy, że w 57, chyba że się mylę, to pani profesor mnie poprawi, Grzegorzewska zostaje profesorem tytularnym, a w 58 roku zostaje dla niej specjalnie powołana ad personam katedra pedagogiki specjalnej. W Uniwersytecie Warszawskim. Tak, tak. No, dzieje tej katedry były też rozmaite. I tam ja się doktoryzowałam w tej katedrze u pani profesor Doroszewskiej. Wiemy też, że marzeniem Marii Grzegorzewskiej było, ono się za chwilę spełniło po jej śmierci, kilka lat, żeby stworzyć z instytutu wyższą uczelnię. Tak jest. Tak, ona właściwie o tym wielokrotnie i mówiła i jakby przygotowywała to.
Myślę, że gdyby tutaj Grzegorzewska i cała plejada wybitnych tutaj wykładowców Instytutu, absolwentów stanęli, gdyby wszyscy stanęli wśród nas, byliby dumni, że to dzieło tak się rozwinęło. Na pewno to nie może być już ta szkółka, która była za czasów Grzegorzewskich.